Ja witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. A to jest kolejny odcineczek z Detroit Become Human. Widzę, że dalej wam się seria podoba, no to co? Ciągniemy to dalej, tak? Ciągniemy to dalej. W ostatnim odcineczku było to... Czekajcie po kable. W ostatnim odcineczku było to... Mój model to ST200. To znaczy... Pomyślałam, że może cię to zainteresuje. Tak, miło, a ja jestem Mywo, ty jesteś ST200, tak dobrze, a to są widzowie. Miło cię poznać. W ostatnim odcineczku było to, że kurde, pad mi nie działa. Pad mi nie działa. O, dobra, działa. W ostatnim odcineczku było to, że poznaliśmy jakiegoś Ralfa, który też był, został defektem i został zaatakowany chyba przez własnego pana, o ile... To prawda była. Uciekliśmy przed Connorem. Idź, get up! O! Ej, nie bij! Connor, co się dzieje? Jest tutaj! Gonię ją! Connor właśnie nas gonił, Hank na nas był zły, więc no... Mam nadzieję, że tym razem Hank będzie dla nas miły. No nie! Słuchaj, frajerze. Gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! Ale chyba będzie teraz Markus. Więc właśnie, Markus przeżył. Tak, Markus przeżył. Będę to kolejny raz mówił. Trudno. No i zobaczymy teraz, co tam pan Markus ma nam do pokazania. Trochę się wczytuję, to fakt. Nasze źródła donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od kilku lat, jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz, ale... Zbliżamy się teraz do stacji Fermi. No dobra, jesteśmy sobie, odszukaj graffiti, mamy znaleźć Jericho. Jericho. A u mnie też spoko, a u was jak tam widzowie? A może możemy z nim pogadać? A jednak nie. Dobra, mamy znaleźć jakieś graffiti. Czekaj, o dobra, tutaj coś jest. Ty, jak on w ogóle wygląda? RT. Co my mamy tutaj? Symbole odnalezienia. Okej. Okay. No i znaleźliśmy jedno graffiti. Jasne. Dzwonimy się. A, to ktoś inny sobie tam gada. Ja myślałem, że to do nas coś Markus mówi. Ale nie. Podążaj drogo do Jerycha. Znajdź kolejne graffiti. Okej. Okay. Sobie idziemy. W ogóle, jakie kolejne graffiti jest? Jakiś ptak? To jest. Tutaj mamy gazetę, sobie zobaczmy, co tutaj jest ciekawe. O, Karaw! Pogoni za androidem. Uciekinier sieje panikę w Kedem. Dziewiczej przyrody? Co? O czym wy tutaj piszecie? To mnie nie interesi. Dawaj tam w dół. Ciekawi mnie ta właśnie kara, czy to coś o nas? Pogoni za androidem. Uciekinier sieje bla bla. Leżącego na przedmieściach Detroit byli dziś świadkami ekscytującego pościgu i policyjnej akcji, podczas której zablokowano drogi i przesłuchano dziesiątki świadków, aby znaleźć podejrzanego. Aha, czyli to jest po prostu to, co się działo w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście, to zachęcam. Będzie teraz tutaj gdzieś się pewnie pojawi w zakładce czy coś. No i dobra. To akurat wiemy. Mamy znaleźć jakiegoś ptaka. I... Gdzie on może być? Alo, cip. Ty, a przypadkiem tam nie będzie go?
tym graffiti. No nie, tutaj nic takiego nie ma, nawet jasnego. Opa, jedzie. O. No nie, no pójdźmy trochę sobie dalej. Może coś tam znajdziemy. Oby. Ale najwidoczniej nie możemy. Bo musimy znaleźć to graffiti. Ja tam nie widzę totalnie tego graffiti. To jest jakiś ptok. I rękawica bokserska. Ty, to skoro... A wy wiecie, gdzie to kurde jest? Gdzie to może być? To jest jakaś rękawica. Tu raczej nic nie ma. Tu raczej też nic. Ja chyba to utnę, bo tak za długo będę myślał nad tym. Bez kitu. Wow. Wow. No na dół też nie pójdziemy. A możemy. Chyba możemy, ale ja pier... Mieszaj się w ludzi. No dobra. Lecimy. Jakich ludzi? Czy ja muszę po prostu na kogoś poczekać, czy jak? Halo? Bo tamta droga była dla androidów, no tak, no dobra. No, faktycznie. Nie myślę. Ale nie wiem, wcześniej próbowaliśmy jakoś tutaj zejść, co się nie dało, nie? O, open this door, please. O, i tutaj właśnie mamy to, ja już widzę. Na pierwszy rzut oka widzę. Tutaj, porozmawiaj. Wiesz może, gdzie jest Jerycho? To był zły pomysł. Nie sądziłem, że się jej o to zapyta. Dobra, tutaj jakiś orzeł powinien być, tak? Gdzieś tu, o. A, to nie orzeł. Dobra, widzę. Tutaj jakiś znaczek. Aha, czyli tego mamy szukać. Ej. Symbole do znalezienia, czyli co? Że tutaj będzie kilka symboli? Co ty gadasz? Nie. Troszkę nie fajnie. Ale tutaj nie ma drugiego symbolu. Ale musi być. Czekajcie. A, widzę! Na pasie, dobra. Wskazówka znaleziona. Co? Gdzie to mamy znaleźć? Jakiś czerwony budynek, ale tutaj... Ale tutaj nic takiego nie widzę. Ej, będzie trzeba przejść przez pasy. Pewnie to będzie ten budynek. Zobaczymy. Tutaj jest zielone. O, dobra. Lecimy. No nie, 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 nie. I co? Ja mam... Nie, kuwa! Sorry, bro. No i jakoś tak wyszło, że zapaliło mi się czerwone, kiedy przechodziłem, tak? Każdemu się zdarza. Najgorzej właśnie wylądować na środku ulicy, naprawdę. Myślałem, że to kurde ten gruba zwalony, nie? Ale czekaj, znaczy drogo do Jerycha. Ty, to w sumie ja mogłem tam iść. A tego możemy się zapytać? Mi się tak wydaje, że to powinno być właśnie tu. O, tu co to jest dziane? Halo? Jakieś narkotyki. Chyba. Dawaj, biegnij, biegnij. No dobra. W sieci. Nie wiesz we wszystko, co czytasz. O. I like it.
Ej, ja go nie zaatakowałem, tak? A mogę z nimi pogadać? To nie byłem ja, halo? Chyba nie mogę z nimi pogadać. Kurczę pieczone, gdzie to będzie? No nie wiem, przejdziemy, no zobaczymy. Ale gdzie to może być? Nie sądziłem, że tak nam dużo dadzą miejsca. Jakieś rury. Nie. Pani? To chyba nie było do nas. I wydaje mi się, że chyba tam już nie ma co iść. Czy się mylę? Ty, ile my możemy... A... Chociaż dobrze, że jest blokada, tak? Jakby nie było blokady, to byłaby lipa. Troszeczkę. Ile to już nagrywam? 11 minut. Trzeba się sprężyć, trzeba się sprężyć, halo! Dobra. Światło jest zielone. Cześć gruba. Znaczy, dobrze widoczna pani. A to nie jest gdzieś... Oj! Tu na pewno nie będzie. I jeszcze policja. Dawaj to zielony. Halo. Bo policja tutaj jedzie. Można przejść o przebiec. Mi się wydaje, że chyba to tutaj powinno być. Nie wiem, nie jestem pewien. O, szlak. To sobie pochodzimy. Zwiedzimy sobie miasto. Patrzcie, kurde, jakie fajne maszyny tutaj mają. Przecież to nie jest to. Tak samo... Ej, to nie jest tam? To jest tam, tylko że strasznie, strasznie ciemno. Biegnij, 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 biegnij. Dobra, to jest tutaj. Upsik. Ale nie sądziłem, że wiecie. No... Na zdjęciu, patrzcie sami. Tutaj jest jasno, nie? Ale tu... To już zupełnie inaczej wygląda. Dawaj do góry, do góry, do góry, do góry. Mamy to. Wskazówka zaktualizowana, tak? Jakieś roboty. Gdzie mogą być roboty? Wait a minute. Nigdzie nie pamiętam, żebyśmy gdzieś obok jakichś robotów przechodzili. Bez kitu. A wy pamiętacie, jeśli tak, jeśli przechodziliśmy obok jakiś, to możecie mi dać znać w komentarzu. Może mnie boś. O, 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 dobra, jesteś ślepy. Dobra, tutaj trzy aż mamy. Okej. Gdzie tutaj kolejny? To ty możesz ten przejść? No to dawaj, jak możesz, to no to lecim tam. Ja nie sądziłem, że możemy, wiecie, że musimy jakoś przez płot to sobie zeskanować. On ma na brzuchu jeszcze. Tak jakby. I on ma ukryte, ale pewnie będzie trzeba paletę zabrać, tak jest. Nie, nie poratuje ta pani, bo pani ma dzieci. Idź do roboty. A w sumie nie, bo koronawirus. Wiecie, w sumie. Jakieś okno. O, dobra. To jest to okno? Nie, to jest... zupełnie inne jakieś. Wygląda na opuszczone to miejsce mniej więcej. Ale... jeden mały problem. Nie wiem totalnie, gdzie mam teraz iść. A, czekaj! O! To jest to. Ty, ale tutaj chyba inaczej się wchodzi, tak mi się wydaje. Znajdź sposób wejścia na dach. No to chyba tamtędy musimy się cofnąć. Markus, ale ty wcześniej biegłeś normalnie, a nie jakimś teraz truchcikiem nawalasz, chłopie. No. Nie da rady wejść tędy? Serio? No ja myślałem, że tędy.
O, policja! Psiarskie! Halo, chowamy się! Ej, kurczę! O, widzę coś! Okej, czy z panem możemy coś zrobić? Chyba nie bardzo. Zostałeś uszkodzony albo... Albo zostałeś defektem. Cze, a o tym? A jednak coś? O, dobra, mamy. Detektyw Miwo. Chłopie, kurde, taki parkour z ciebie? Parkurowiec? To ładnie. No dobra. Gdzie mamy kolejną wskazówkę? Tu mamy jedno, drugie. No i tutaj powinno być gdzieś trzecie. Chyba, że z drugiej strony, ale nie, z drugiej strony nic nie widzę. Ja jestem totalnie ślepy. Bo ja tutaj nie widzę trzeciego znaku. Tutaj jest trzy. Gdzie jest drugi? Nie widzę. Nie widzę. Halo, widzowie. Chyba będzie trzeba nowy cel zrobić na okulary. Zamywa. No bo tutaj nic nie ma. Tutaj musi być gdzieś trzecie TTT. Ale nie wiem gdzie. Tutaj gdzieś. Coś małego. O! Mówiłem. Masakra jakaś. Aha. No to dawaj, popisz się teraz. Bierze rozbieg. Użyj prawego drążka, aby wybrać drogę. O! A mogę po ścianie? Ty dasz tak radę? No, wydaje mi się, że ten sposób będzie... Ty dupy. Czekaj, mogę sprawdzić! I spadniemy. Haha, wiedziałem. Byłoby za mało stabilny. Tak jak mówiłem, po ścianie jakbyśmy pobiegli, byłoby lepiej, patrz. Tyle? Wydaje mi się, że... O! Później tak... Magnifique. Kurde. Beautiful. Pa! Kurde, jakbyśmy tak wszyscy potrafili, to życie by stało się łatwiejsze, nie? Żeby sobie to tak obliczyć wszystko. W sumie da radę, ale nie aż tak. No dobra, to co my teraz dokładnie szukamy? Żółty napis na ścianie. Czy tutaj będzie jakiś napis? Pewnie będzie trzeba zeskoczyć. O! Tu są napisy jakieś. No i mamy kolejny napis. Tutaj już widzę jedno od razu. Dobra. Kolejne jest na dole. A trzecie. Trzecie sobie. O. Myślałem, że będziemy tak samo krążyć jak przy tamtym. Ale jednak nie. Udało nam się szybciej to zrobić. Co robisz? Okej. No to sprawdźmy to. Zabolałoby troszeczkę, co? Ale czy ja muszę totalnie się cofać? Czy... O, tutaj jeszcze jest jakaś inna droga. No dobra, czyli tędy. Da się jakoś inaczej? Nie, ten bez sensu. Spróbujmy tędy. Nice.
No i ja bym bardziej skoczył chyba na... On skakuje na drabinę, tak? Nie wiem, spróbujmy tędy. Czyli nie bardzo. Chyba na drabinę. Obliczamy i lecimy. Kurde, podoba mi się to, jakby było tak cały czas w tej grze. Powiem wam, że to... Fajne, fajne byłoby. Nie. Ścięło mi grę. Łe, w sumie się nie dziwię dlaczego. No więc lecimy. Obliczamy. Teraz oby mikrofon mi się nie włączył, to będzie git. A czy mnie wywali jeszcze raz z gry? Mam nadzieję, że nie. Nie. No pierniczony asasin, no pierniczony asasin. Wybaczcie, że tak będę się patrzył na drugą stronę, ale nie mam pewności, czy wszystko będzie teraz działać prawidłowo. Okej, okay, no to lecimy sobie dalej. Ej, a tutaj ktoś... Właśnie... Chyba znaleźliśmy to Jericho. Mi się wydaje. Cześć, a w ogóle co teraz mamy sprawdzić? Jakąś dziurę? Czyli prawdopodobnie to jest to, tylko że chyba z innej strony. Czego my nie możemy tędy przejść? Przed chwilą biegliśmy tędy normalnie. Nie, albo to... Ale tam też są jakieś dziury, halo? Tam też są jakieś dziury. Musimy Fuck. Nieważne. XT. Co ja w ogóle chciałem powiedzieć? To ja nie mam bladego pojęcia. O. No i co teraz? No nie gadaj, że to nie tędy. Czyli jednak tamta dziura, tak? Co się stało z grafiką? Znaczy... Inaczej on zupełnie biegnie teraz. Co jest? Czy ktoś podpowie mi... Ale... Serio jednak tamta dziura? Jakoś zupełnie inaczej mi się gra teraz. It's strange. Fucking strange. Z kitu. No ja nie wiem. Nie, to na pewno nie jest ta dziura, no. Jak... Jak karę kocham, to nie ta dziura. Jakoś tutaj trzeba przejść, ale... Czy mi się gra zepsuła? No i... Wskakuj tam! No kucaj! Nie wiem, dlaczego on tam nie chce wejść. Jakąś blokadę ma, no. Czego? Czemu muszę wszystko od nowa przechodzić? Nie wiem. Tutaj powinniśmy coś zrobić, ale... Czego on nie chce tędy przejść? Tam nic nie ma, czy jak? O co chodzi? A z tym androidem to nic raczej nie skuramy, co? Więc odpada, chłop. My tak samo nic nie możemy przejść. Więc do jasnej, ciasnej, gdzie my mamy iść? A może złe miejsce wszedłem, ale no nie no. O! Myślę, że w złe miejsce, ale nie no!
Coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. Czyli tutaj na pewno nie. Zaraz będę pewnie się tak śmiał z tego, że to było tak banalne. No. No jak nic, no przez tą dziurę musimy przejść, no. Ale on tam nie chce iść, no klikam i nie chce. Chłop jest uparty. Kurwa szmać. Po deskach pójdziesz? No nie. Co go tam blokuje? Czego on nie chce tam pójść? Czego się boisz? Marku, skąd to zwątpienie, chłopie? Jakaś masakra. No nagle, kurde, gra mnie blokuje, żebym tam nie szedł. Tutaj tak samo jest. A to przecież mógłby przeskoczyć, czy coś, no nie wiem. Chyba. Ale ja jestem tępy, o mój Boże. Gra mnie blokuje. Gra. Blokuje. A chodziło przecież o ten znak. A dokładnie o... O którą część? Może to na słupie jest? Aha! Mi się wydaje, że to chyba ze słupem jakoś ma ten... O! O! Było! Słyszałem ten dźwięk. Pierniczę. Dlatego jak grę wam wywala, zgania się później na grę. Ej, coś jest zepsute, nie możemy tam przejść, nie? A teraz pewnie patrzcie. Idziemy przez tamtą dziurę. No, zawiodłem się. Czyli tutaj było coś tego rozwalane. Yes. Jakaś masakra. Jeszcze jaki guzik? No dawaj jeszcze kolejny, a już kolejnego nie było. Okej. Pokaż mi... Czemu nie mogę zobaczyć? Co, już? Koniec? Tyle? Dotarliśmy? Czyli jeszcze nie. No dobra, to pójdziemy sobie tędy. O kur! Przepieczone! Ale się żem zdygał. Tak, mamy słuchawki na 100% ustawione, żebyście lepiej słyszeli grę, no tak. Jakaś masakra. Znajdź inną drogę na łódź. Tędy? I do góry. Ale teraz nie obliczaliśmy. A powinien sobie obliczyć tak w główce. Halo, a może by to być niebezpieczne? Może tutaj coś się złamać, albo nie wiem. Na przykład tak samo z tym mostem, nie? Pak, 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 pak. O, dobra. Ej, a czekaj. Kurde, nie zobaczymy. Może tam coś było obok. A może nie. Nie wiem. Ty, tylko... Markus, ale nie spadnij nam tutaj. Bo będzie... Będzie z ciebie naleśnik. Zjadłem naleśnika. Nie, gdzie? Gdzie mam skakać? Cię po was pogięło? O! Ja nie wiedziałem, że tam woda jest.
Aż mam takie ciarki tutaj na łapie, ty. Ja pierniczę. Otwórz. Mam nadzieję, że nikogo w domu nie ma. Oby. Kurde, trochę Outlast się robi z tego. No dobra, no to generator sobie odpalmy. Podnieś. O, latarka. No i git. Działaj, działaj, dobra. Ej, ja tu się czegoś obawiam, nie? Bo tam były wcześniej dwa androidy zepsute. Więc... Ale nie no, drzwi były niby zamknięte. Drzwi były zamknięte. Rany mam iść. Ej, bo się zgubiłem. Halo? Paśka? Czemu tędy nie mogę przejść? A, mogę, tylko ja jestem zbyt toporny. No dobra. Jak tu ciemno? Dlaczego tutaj jest tak ciemno? Sterowanie też wcale nie jest lepsze, nie? Zaraz będę kijał. O! Chyba krzesło diabła, że tak powiem. Czekaj. No dobra, otwórzmy to. O! Zamknięte. Okej. Sprawdźmy to. Co? Wszystkie tutaj są zamknięte? Ale... Dobra, to też zamknięte. Odpójdźmy sobie. W lewo nie pójdziemy, w prawo... Ale tu ciemno jest, masakra. O kurde! Jop! O nie, patrzcie na to. Może kamerka źle pokazuje, ale to białe, to włosy stoją. Najeżyłem się fest! Jo, pierniczę! Wystarczy tylko pisk, nie? Głupi pisk w ciemnych pomieszczeniach i niech coś przebiegnie. I tyle. To wystarczy, żeby cię przestraszyć. Przynajmniej mnie. No, jak w NAFie. Ja tam nie chcę dalej iść. Ja myślałem, że to będzie na luzie. Jest w ogóle północ. Północ jest. Nagrywam teraz odcinek o północy. I takie coś. Teraz ja będę się bał do kuchni pójść. Serio. Znajdziemy kiedyś to Jerycho, bo już... Nie, skacz mi tu nic. Nie lubię tej... Skacz! Ała! Ale przecież jego to nie będzie bolało. Oby. Żyjesz, Markus? Halo? Nic nie jest. O, przyjaciele, widzę. A dobra. Witamy w Jerychu. Okej. Dobra. Wszystko zrobiliśmy, czy nie? Czy coś jednak pominęliśmy? Czekajcie. W ogóle ja się przestraszyłem, że gość... Czekajcie, tutaj coś miałem. Tutaj też chyba coś miałem. Ale nie jestem pewien. Czytaj wielką ucieczkę. Tutaj coś było też. 89%, czyli coś jednak minęliśmy. No dobra, ja myślałem, że w ogóle ten gościu, ten blondyn nas pamięta, a to przecież my wtedy chyba Connorem, o ile to jest ten gościu. Wygląda jak ten gościu, co w pierwszym odcinku go dopchnęliśmy. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do odcinka z pierwszego oczywiście. A no dobra,
Powiem wam, że długo ten odcinek trwał. Moja wina, wiem. Zatem może jakoś go skrócę. Aktualnie nagrało się 35 minut. Może skrócę. We will see. Także ja dziękuję bardzo tym, którzy dotrwali do końca. Także możecie zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście jakiś pozytywny komentarz, subika razem z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowi lub po prostu nie daliście jeszcze dzwoneczka, to dajcie, bo YouTube nie wysyła powiadomień. No i co? Sorry za problemy, komputer, coś tam z kartą się działo, nie wiem. Next odcinek będzie w czwartek o 17:30. Zastanawiam się, żeby to codziennie nagrywać, bo DMC uciekła. Już nie będę DMC nagrywał, tylko live'y będę tego prowadził. Nie, zobaczymy. Także dziękuję bardzo. Także trzymajcie się. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jesteście super widownią. Także yo, siemaneczko. Cześć, buja!